Moim takim taką najprostszą metodą i wydaje mi się, że powinnam to wręcz opatentować, bo na to wpada niewiele osób. My mamy w tej chwili taką tendencję dużego konsumpcjonizmu i kupowania wszystkiego, co nam wpadnie w ręce. Wydaje nam się, że wszystko jest nam potrzebne, że wszystko musimy mieć na już. Mamy tendencję robienia dużych zakupów na zapas, gdzie tak naprawdę mamy dostęp do składników spożywczych na wyciągnięcie ręki. I moim takim najprostszym patentem jest to, żeby w domu zamontować sobie najmniejszą lodówkę, jaka jest możliwa. W tym momencie nie będziemy robić zapasów, będziemy kupować tylko te rzeczy, które będziemy w stanie zjeść w ciągu 2-3 dni. To wymaga oczywiście od nas takiego planowania, bo musimy zastanowić się nad tym, co będziemy jeść przez cały kolejny tydzień, kupować dużo składników suchych, takich, które możemy trzymać sobie po prostu w szafkach, ale dzięki temu naprawdę zminimalizujemy wyrzucanie jedzenia do maksimum, ponieważ gdzieś tam w tych różnych czeluściach lodówki nie okaże się, że po miesiącu zostały jakieś ogórki, kawałek ryby albo jakiś ser pleśniowy, z którego powstała już tak naprawdę kolejna forma życia. Czy u mnie nic się nie marnuje? Nie, no tak szczerze z ręką na sercu nie mogę powiedzieć, że się kompletnie nic nie marnuje, ponieważ mam w domu dzieci, które czasami mają na coś ochotę, a już za chwilę nie mają na to ochoty. I na przykład zmienia im się koncepcja odnośnie obiadu, już na etapie przygotowywania na przykład tego obiadu. Więc w momencie, w którym ja przygotuję duży garnek, na przykład zupy pomidorowej, to moja córka Jagoda zjedną zupę, bo akurat się okazuje, że miała na nią ochotę, a moja córka Karolina już miałaby ochotę zjeść zupę dyniową. No też nie jestem mamą taką, która przymusza do jedzenia posiłków, na które dzieciaki nie mają ochoty. W związku z czym no, czasami jest tak, że gdzieś ugotuję tych rzeczy na wyrost. Ja też mogę zjeść coś drugiego dnia, trzeciego dnia. Czwartego dnia już muszę się do tego samego obiadu, lekko mówiąc, zmuszać. W związku z czym tak, zdarzają się takie sytuacje, kiedy te rzeczy niestety lądują w śmieciach. Natomiast staram się, żeby takich sytuacji było jak najmniej. No i cudowną metodą, naprawdę to jest bardzo dobra metoda, jeżeli widzimy, że zrobiliśmy czegoś za dużo, to ja zachęcam do tego, żeby utrzymywać dobre stosunki z sąsiadami bliskimi, bo wtedy można się po prostu takim jedzeniem podzielić z nimi.